Hej! Hej! Ja jestem Amelia. Jestem Aleksandra. A mniej formalnie po prostu Ola i Amela. Witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie w filmie pierwszym takim, który robimy. Generalnie tematykę zgapiłyśmy od youtuberek, booktuberek właściwie, od zaksiążkowanych i poza tym bardzo mi się spodobał ten film. No dobra, czuję. Nie ma. Hej, jestem Amelia, jestem Aleksandra. Mniej formalnie po prostu Ola i Amela. Więc ja będę... Wytłumacz może. No, a więc tak, generalnie to. Wybieramy sobie nawzajem... Nie pytać się, co to było? 5 książek, które chcielibyśmy, żeby ta druga osoba przeczytała. I co? Aha, i później czytamy pierwszy umownie rozdział, ale też pierwszy fragment, zależy od książki. I po prostu oceniamy, czy nam się to podoba, czy nie. No i jedną z tych książek musimy później przeczytać. W bliżej nieokreślonym czasie, w każdym razie do końca miesiąca, przypuśćmy. To powinniśmy się wyrobić, ale na wszelki wypadek. Zbigniew. Co to jest Zbigniew? Nie, ja robię takie coś, że... Bo tak słyszałam, że czkawka mija szybciej, jak się mówi Zbigniew. Zbigniew, wiesz, mi teraz już zadziałało? Serio? Żubiawy psychosomatyczny. No wiem. Dobra, nieważne, w każdym razie. A więc tak, kto zaczyna? Ja wybieram się najpierw. Ty wybierasz mnie najpierw. A nie, ty wybierasz mnie. Nie, ja ci. Ja wybieram się najpierw. Nie, ja. Ci. Idę. Ale ja chciałabym, żebyś ty zobaczyła, co... Dobra, ale szybko. Dobra, ja już słaniam oczy. Okej, a więc ja już dla Oli wybrałam kilka książek. Możesz zdjąć tą uroczą opaskę. I uwaga, uwaga. Pierwsza książka. Dodam ci oczywistą oczywistość. A mianowicie... Kotek? No wiedziałam. Wiedziałaś, no wiadomo. Bardzo, od dawna Olę namawiam. Dobra, ten pierwszy rozdział jest dłuższy. To sam prolog chociaż przeczytaj. Tutaj masz... No, tu masz tylko tyle do czytania i ten początek. Okej, okay. Już Ola przeczytała prolog. No i to. I ten kawałek pierwszego rozdziału. Tak. Ale tutaj też dużo wyjaśniono. I fajne, znaczy jeszcze nie wiem, czy inne książki będą ciekawsze, ale jak na razie zapowiada się spoko. I co, i myślisz, że mogłabyś to przeczytać? Myślę, że mogłabym to przeczytać, chociaż nie wiem, czy do tego miesiąca się wyrobię. Mi się wydaje, że fajnie ci się będzie czytać, bo jest mało, też nie jest dużo stron, a jest duży tekst, fajny i też fajne jest dużo jest tylko tego. I na pewno cię zaciekawi. No fajne jest, tylko... Nie wiem, czy mi się to jeszcze spodoba, ale no, okay. Zobaczmy. Może być coś lepszego. Tak, może ale być. Jak na razie to tak. Fajne, polecam. To jest fajne, no. Polecam. Na razie polecam. Znaczy nie wiem, bo przydam jakieś pierwsze 4 strony, więc... Dobra. Więc dajesz kolejną. To tutaj odłóż sobie te, które już przeczytałeś. I teraz kolejną, nie patrz. Również wiadome. No, przecież to ja to są te dwie, które przyniosłeś od siebie, to wiadomo. Przeczytaj chociaż pierwsze dwie strony, co? To dobra. I to. Dobra. Dobra. To ja w sumie nie będę odchodzić, bo to jest tylko chwila, moment. Chyba ty zapierdaczysz. No dobra. Już to miałam czytać. Prawie tak jak ja. Ale słyszę, po co kiedyś chłopcy, który ja. Przeczytałam to, ten fragment. On nie jest taki fajny jak ten kotek. I o czym to jest? Córka Słońca i Księżyca. A to jest taki... Chłopak, to on mieszkał na wsi, nie był taki zbyt bogaty, był taki wręcz przeciwnie, biedny był. I on chciał poślubić córkę Słońca i Księżyca i nikogo innego. Na razie tyle przeczytałam. Jest, opowiada się ciekawie. Ale to było lepsze. Poza tym opowiadanie, jak to się nazywa? 15-minutowe opowiastki. 15-minutowe opowiastki. No. Dobra, dawaj kolejną. Czyli... Taka ocena... Takie dla dzieci bardziej, nie? To no, jest... taka... 4,5 na 10. Dobra, kolejna książka. Nie podglądaj tego. Dobra, czyli coś też fajnego na razie. Lessie, wróć. Przecież ja tego w ogóle nie Dobra. Ona jest... Co? Już takie małe literki. No wiem. Ale jest krótka, zobacz. Ma tylko 104. To i to? Tak. Okej, okay, a więc Ola już przeczytała Lessie Wróć, znaczy pierwszy rozdział. Przeczytałam to, przeczytałam. Kartę przeczytałam. Dobra. Zakładka z One Direction. To były czasy. Nie na sprzedaż się nazywa ten rozdział, to jest pierwszy po prostu pierwszą stronę i tutaj. I te dwie.
takie średnie, powiem, w sensie mało z tego rozumiem. To jest jeszcze za ciężkie. Tak, co chwilę były te miasta, jakieś, co nie rozumiałam, jakieś Blessi, Blessi. No i tak średnio to rozumiem. Ale no moja ocena, jak na razie... Wiesz, nie. A to? Nie. Jak na razie moja ocena to 2,5. 2,5, rozumiem. Dwa, no. Jeszcze ciężka, co? Ciężka. No a wiesz, że to była która w podstawce? Dawaj kolejną. Uwaga. Nie wiem, co ci... Dobra, szybko, dawaj. Jeszcze tą lżejszą ci dam najpierw. Spróbuj, nie, tego w ogóle nie wiesz. Pierwszy raz widzisz na oczy w ogóle tą książkę. Tylko trzy strony. Pierwsze trzy. Czyli to... I te dwie. To i to. Tak. Boże, masakra. Daj mi tą zakładkę z tą fajną boku. One Direction? Tak. I Rihanna to jest, ola. Jak możesz nie znasz piosenki Rihanna, ja ci teraz puszczę. Dobrze, ale to zaraz. Ale ona tu była młoda jeszcze. Znaczy, tak? Nie to, że teraz jest stara, ale no zobacz. Jeszcze w takim blondzie, no proszę. Czekaj, ja myślę... Daj, muszę sobie popatrzeć. Czekaj, no! No tylko, czekaj, tylko, tylko, że zobaczę. A my no... I One Direction. O. Słodkie. A mój pyzu. Już. Amelka, już. Nie pokazuj tego na YouTube. Nie, bo to się robi coraz gorzej w tej galerii twojej. Już. Moja ocena to 3,5 na 5. A o czym to jest? Co tam to jest o takim. No ta dziewczynka chodzi do takiej szkoły, tam strasznie blisko na tym osiedlu z babcią. I ostatnia. To też mnie fantazja poniosła, ale ja po prostu ja tak bardzo chcę, żebyś to przeczytała, że to jest normalnie historia, no, nie? Zdaję. Wiesz, jaka to jest już? No tak, ale wiem, o którą ci chodzi, ale nie jestem pewna, czy to ona, bo ona chyba była taka większa. No właśnie o to mi chodziło! No, pułapka czasu. Więc ogólnie tą książkę zrobiłam. Znaczy, no przeczytałam. Trzy pierwsze strony? Trzy pierwsze strony. Okay. Ogólnie oceniam to 3,5 gwiazdek. 3,5 na 5. No to ładnie. Po trzech stronach, no fajnie. I co? I może być fajne, nie? Fajne może być, tylko małe literki, strasznie mi to przeszkadza. Strasznie. No i nie ma. Więc ja czytam jedną linijkę z 15 sekund. No nie ma obrazku. No i teraz ja wybieram Amelce. Czyli nie książki. Honory. Dobra. Dobra. Lecimy z koksem. Przez ten czas mam świetny pomysł. Zatkaj uszy na chwilę, bo tu będzie słychać. O, poczytam sobie książkę. Zatkaj uszy na chwilę. Rozumiecie to, że ja słyszę, jak ona coś z półki wyciąga. No wie, Ola, co ty wyciągasz? I od razu coś jest ciasto położone na półce, nie? I ja mówię, wiem, Harry Potter. No, no. Ola, nie wyciągaj Harry'ego Pottera. Ola, ej! Przycisz uszy. Czy już mogę? Tak, już możesz patrzeć. O Boże, a tu jest jasno. Może to. O god. Dobra, tylko założył okulary, bo nic nie widzę. A jeszcze tak jasno tutaj, masakra. Ja zmiotam tu troszeczkę okulary, ale to nie. W sensie nie, to bez przesady. No, dobra. Czy... O, jakie tam są braki? O nie, wzięłaś dwie te. Jak mniej myśleć i jak lepiej myśleć. Mówię ci. Ej, co tam było? Między historynką a to o nas. Gdzie to, a to o nas? Tu czegoś. Ej, rewolucja! Gauta brakuje, widzę. Jezus, co wszystkie książki. Ej, chłopiec z lasu? Nie! Gambit królowej! No co?! Horrendy! Dobra, a już nie zgadnę więcej, już nie zgadnę. Ale co tam jest między tą historyką? Kto by się spodziewał? Czad. Dobra, i to co? Czytam pierwszy... Czytaj pierwszy rozdział, no. Okej, okay, Amelka już prawie skończyła pierwszy rozdział. I generalnie... Nie no, Pan i widziałam już serial i ten bardzo mi się spodobał i generalnie to mi się też bardzo podobało. Akcja się bardzo szybko rozwinęła, przeczytałam tylko 6 stron. Szybko się, fajnie mi się to czytało, naprawdę. Więc ja daję kolejną książeczkę już. No, jakbym nie widziała serialu, to by było mi się może wydawało trochę niezrozumiałe. Bo jest szybko, jesteśmy tak wrzuceni tylko do historii, już się wszystko dzieje, już tam szachy, prawda, rozpracowane ma z tym panem Scheibelem, w sensie już zaczyna partię grać, także... No i to całe przedstawienie historii tego wypadku, później jak ona jest w tym sierocińcu, poznaje tą starszą koleżankę i ścina jej włosy, to
i już, nie? Tak, siup i już, nie? Także bardzo szybko się akcja skręciła. Mogę już wyczekać? Tak, oczywiście. Możliwe, że to będzie ta książka miesiąca, ale nie jestem pewna. W każdym razie, cóż tam masz? W każdym razie bardzo fajna, myślę, że 4 na 5, jak na razie po tych 6 stronach. No. Dobra, to dam ci tą pierwszą. Tą błękitną daj. No, nie patrz. Okej, okay, a więc generalnie przeczytałam od 7 do 20. 13 stron. I co? I tak naprawdę dwie tylko były, dwie strony pierwszego rozdziału, a tak to była przedmowa. I w tej przedmowie nie było nic fascynującego, także nie mam nic ciekawego do powiedzenia, bo teraz tak naprawdę dopiero się, mam nadzieję, zacznie... No, właśnie takie wykresy fajne są. No, tak, to już może być to ciekawe, no, ale na razie to sama przedmowa to nie ten. Dobra. I dopiero, także może być ciekawa, no, ale jak na razie, no może 3 gwiazdki. Ale po samej przedmowie mówię, no to nie będę oceniać książki. Teraz drugą część tego? Tak. Dobra. Chcesz czytać przedmowę, czy niekoniecznie? Nie. A my jak poszło do kuchni, żeby coś zjeść? A ja wam chciałam polecić grę Toka Poka, Toka World. No i tutaj wiadomo, mamy Toka Poka. Zainstalujcie sobie wersję taką... Boże, co ja weszłam. Zainstalujcie sobie najlepiej wersję taką... taką z serduszkami, bo tam macie więcej różnych dodatków. Więc... No, nie chcę, żeby Ameryka zobaczyła, że ja coś sama nagrywam, więc... No. Więc możecie sobie zainstalować Toka Poka, Toka World. Nie jest płatna. Okej, okay, a więc generalnie to... no to przed chwilą też nagrywała, jak mnie nie było, nie wiem co tam. Ale w każdym razie, przeczytałam już tą fragment tej drugiej... Już babcia do mnie dzwoni. Od 13 do 28, czyli ile to będzie? 15 stron. I czytałam sam rozdział pierwszy, dlatego właśnie tego przedmowy nie czytałam. A gdzieś to leży? No nie. To weź na miseczką jedz, tam jest na biurku. Weź nad tą miseczką jedz, poważnie, bo ten cukier pudry będzie tutaj się sypał. I tak, przeczytałam pierwszy rozdział cały. Na razie to jest po prostu, ta autorka odpowiada na list pewnej Ameli, ta się pani nazywa. Tak? Serio? Serio, tylko to jest francuskie, bo jest Amy, S z kreseczką i N na końcu też jest. I jacyś ludzie pisali po prostu odpowiedzi, tak, po przeczytaniu tej książki ona się odwołuje do tych odpowiedzi. Na razie także, no, ale nie wiem, czy tak, no, mam nadzieję, że tak nie będzie tak przez całą książkę. Mogę? Nie, są jakieś tam wykresy, różne coś tam. Ale mogę? Tak, możesz. To znane ci? Instytut Wiadomix. Amelka czyta. A więc co, przeczytałam pierwsze 5 stron, to znaczy zaczęłam już jakby ten trzeci taki, ten podrozdziałik. I co, i na razie generalnie co się, nic nie dzieje, no ale jakby się nie dziwię. Jest chłopak, jak on się nazywa, Tim chyba, nie wiem czy to jest główny bohater nawet, ale w każdym razie on ma lecieć z samolotem, wybiera się podróż do Georgii. Jakie książki jeszcze zostały? Ale zatrzymało się na tym, że, no gałt na pewno, nie, rewolucja, ale zatrzymało się na tym, że on ostatecznie nie doleciał, po prostu tam się musiał zatrzymywać w jakichś motelach i tam na 2 tygodnie później tam się pracował, zatrudnił i to tyle, na tym się jakby skończyło, no ale no na pewno dalej mam takie oczekiwania. Na pewno będzie tutaj się jeszcze dużo działo. Ja wiem, że to będzie dobra książka. Na razie, no wiecie, po pierwszych 5 stronach to nie ma się czego spodziewać. W każdym razie no, z jakimś tam kopniakiem się nie zaczyna, czy coś. Ale będzie fajne na pewno. Kiedyś ją na pewno przeczytam. Jestem bardzo nieciekawa. Dużo osób mówi, że świetna książka, a zobaczymy. To daj mi Gauta. Czyli to zielono, tak? No. Rewolucja znaczy. Gaut to jest autor. O, dziękuję. Leopoldo Gaut. Taki holograficzny ten. Piękno. I to jest... Spadł tu? No. Okej, okay, a więc ja generalnie sobie uświadomiłam, że tutaj jest... to jest trzecia część chyba trylogii, mi się wydaje. To musi być kontynuacja po prostu. Przeczytałam do... 23 strony. Na 23 stronie jestem i co? No i... No nie wiem, co się tam dzieje. W sensie skąd... Nie znam tej sytuacji po prostu, tych osób. Ale... No.
No ale na razie nic się nie rozwinęło, bo po prostu może ta akcja już się rozwijała wcześniej i teraz no sami rozumiecie. To mla? Przeczytałam w każdym razie ten pierwszy rozdział. Dlaczego jest taki kolorowy? Bo fajne są takie obrazeczki, patrz. Nawet... Dobra, chłopiec z lasu. Koben. Okej, a więc przeczytałam 21, skończyłam. Chłopiec z lasu i no i generalnie to co? No to się wszystko zaczyna. Jest ta, jak on się nazywa, Naomi i Matthew. Pewnego dnia ta Naomi znika, no a ten Matthew nie wie co zrobić. Tylko pokażę jeszcze te kamery. Taka książka. Nie mam pojęcia co to jest. Co to jest? Cienie z dawnego szlaku, Boże Święty. Ej. Ej, faktycznie. Boże, co to jest za książka? Już ja pierwszy widzę w ogóle. Znaczy, ja wiedziałam, że mam taką... Co to jest? Widzisz, jest taka układka. Jezus, jakie białe strony! Ludzie, tak, jestem zobacz, załamana. Zobaczymy pomiędzy tymi, czekaj. Tak, no przecież zobacz, jakie... Ej, faktycznie, pokaż jeszcze raz sobie... Zobacz, jak się nie fajnie czyta. Jezus, jaka czcionka! Ej, pokaż czcionkę do kamery. Przecież tak się nie robi, no. Ej, czekaj, ale mogę zobaczyć, ile masz procent? 10%. Dobra, to kończymy to już. No. Co to się stało? Ej, ty chcesz, żebym to przeczytała? Nie. No właśnie. Mogę ci inną wybrać. Nie, no weź. Już przeczytałam raz, dwa, trzy, cztery, dobrze, pięć, sześć. Inny. Sześć ale ja mam wystarczy. Super książkę. No, którą? Zamknij oczy. Nie pod... Ja mam jeden pomysł, co byś wybrała fajnego. No co? Ja bym co to wybrała. No nie, no najpierw wybierz ty, ja ci nie powiem, co bym chciała. To są dwie książki. No daj. Którą chcesz pierwszą? No. Aha, nie, tą, dobra. Tą dziwniejszą. Ale grubo. To nie jest dziwniejsze, ale... Ej, chyba tak ty już ją przeczytałaś. Co ty? Ej, nie! I góry odpowiedziały echem. Ten, Tak, ale nie czytałam. Husseini. Nie, nie, ja nie czytałam jej właśnie. Tak? No, ja sobie karteczkami zaznaczałam, tutaj są rozdziały, to jest 10 rozdziałów. Zaznaczałam sobie odkąd do kąt. Czytałaś? Nie czytałam jej. Fajne? Fajnie. A którą byś chciała? A druga jaka jest? Ej, tą właśnie chciałam! Tak? No! Serio? No, serio. Naprawdę? No naprawdę, nie, naprawdę, prawdę, no. Prawda. Prawda. Krótka historia wciskania kitu, to właśnie chciałam, tak myślałam o niej. Powąchaj się. To chcesz brytkę? Chcesz brytkę? Macie brytki od Toli? A ja zacznę to czytać, dobra? Dobra, ale... Ja już w ogóle zaczęłam czytać. Pod autora, wstęp, bla, 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 bla. To już, dobra, to już czytałam. Okej, okay, a więc tak, generalnie to przeczytałam 6 stron, w sensie jestem na 28, ale ten początek już kiedyś czytałam i tutaj jest tylko takie wprowadzenie, wstęp taki i jeszcze fragment od autora, więc no. I co? I na razie ten pierwszy rozdział jest zatytułowany Pochodzenie kłamstwa? Nie, coś takiego. Pochodzenie fałszu. Blisko byłam. I no, i tłumaczą jakby skąd się wzięło kłamstwo, ci pierwsi tacy doktorzy, którzy to tam badali i tak dalej, to pochodzenie, tak więc no. Na razie jest zwyczajnie, ale później może się zrobić ciekawie. Tutaj jest trochę historii, tam takiej starszej, dużo jest takich obrazków starych, takich rysowanych czarno-białych, ale też będzie tutaj, no myślę, że będzie trochę ciekawych rzeczy. A więc co, jeszcze tylko jakby odpowiedziała echem, ej, za 15:09. No, dla ciebie to było fajnie, jak to czytałam. No, bo coś jeszcze, wiesz, coś tam poszłam, pograłam sobie trochę na pianinie, poszłam po pączki, herbatkę, coś, nie? A teraz to siedzieć i czytać. Dobra, przeczytam pierwszy fragment. Znaczy, pierwszy rozdział jest dłuższy, ale chociaż kawałek. Dobra, już. Dobra. Skończyłam czytać 27 stronę. Przeczytam cały pierwszy rozdział. Igor odpowiedziała echem. I jest podobna, czuć podobny klimat do Chłopiec z latawcem.
A chłopiec z latawcem w ogóle znał tą książkę właśnie od zakrzyżowanych, bo Zuza kiedyś o niej mówiła, że jest bardzo fajna. I kiedyś totalnie przypadkiem byliśmy gdzieś na jakichś zakupach w Tesco czy w Carrefourze czy gdzieś tam. I w tych koszach z książkami zobaczyłam Chłopiec z latawcem. Coś mówi mi ten tytuł. A to się okazało, że to właśnie było z kanału Zakrzyżowane. I podobno właśnie była to dobra książka. I faktycznie była to dobra książka. To co, robimy teraz ranking szybciutko? Miało być 5 książek, mam chyba 8. Tutaj jest twoje, już ci daję. W ogóle. Mój podwieczorek, miałam zjeść. Leś. Bo od najlepszego, jak chcesz, jak ci najlepszego. Wydaje. No od najlepszego też mi się wydaje, że to będzie. A, czyli to będziesz czytać? Mhm. Tylko jak przeczytam, muszę szaleństwo, bo... Okej, okay, a drugie miejsce? To się zdziwi, bo... Co? I trzecie miejsce? Nie, trzecie miejsce to jest to. To jest w sumie tak samo jak to, no bo to też mnie zaciekawiło, ale no... Okej, okay, czwarte miejsce to jest to, no i piąte to, bo to... To jest od najgorszego do najlepszego? Tak. I teraz Amelia. Teraz... Dużo książek. Nie wiem, co teraz z tym zrobić. No zobacz, no twój stosik, a mój? Jezus, przecież tego się nie da unieść. Tak, to nie jest tylko tyle, to jest cały stos. Dobra, no to te dwie na pewno pójdą gdzieś niżej. Bo ja muszę to jakoś pozegregować, bo ja nie umiem zacząć. Te dwie pójdą gdzieś niżej. No bo po tym samym fragmencie tak bez sensu. Tak, nie no, ta rewolucja też to jest, ale dlatego, że to jest po prostu trzeci tom i ja nie wiem, co się działo, także nie mam pojęcia, o co tu chodzi, także to też będzie gdzieś na końcu. To jest najgorsze średnie takie, tak? Mhm. I teraz co? I teraz mamy 5 bardzo fajnych książek. Tak. Góra odpowiedziała Echem w ogóle... To jest oczywiście najgorsze. No, właściwie po fragmencie, to chyba będzie właśnie teraz. Ranking po samym fragmencie, po czytaniu fragmentu, prezentuje się tak, od najlepszego... Nie mogę to inaczej zrobić. W każdym razie, no Gambit jest najlepszy. Na drugim miejscu jest Chłopiec z las. I Góra odpowiedział Echem Instytutu, prawda? I te trzy ostatnie są najgorsze. Ale generalnie te pierwsze 5... Czy to jest spokojnie. Najgorsze? No to wygląda. Ale dlatego, że to jest... Nie wiem po prostu, co tam się dzieje. Bo to jest trzecia część, nie? Okej, okay, a więc co? To by było na tyle. Chciałabym się pożegnać. Ja generalnie zjadłam trzeciego pączka i przed mną piąty faworyk. Dam radę. To by było na tyle dzisiaj. Jeśli chcieliście wiedzieć, kiedy się urodziliśmy. Nie, jeśli chcielibyście więcej takich filmików. Tak. To nie przejmujcie się, my je nagramy. Nie wiem jeszcze kiedy, bo zmarudziliśmy cały popołudnie i cały wieczór. A jeszcze jutro jest piątek, ja miałam się położyć na jutro. Okej, okay, a więc to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I generalnie no, całuski, trzymajcie się, do zobaczyska. Hej, do zobaczenia na razie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Ej, a jutro w ogóle mam w szkole taki fajny temat, bo jutro będziemy czytać kawałek swojej ulubionej książki właśnie. Fajnie. W szkole, znaczy no w szkole w zdalnych. Bo to będzie na tym, na czołówce. Na miniaturce. Tak, dokładnie. Czekaj. Ale z youtuberką? No właśnie, wiem.